I just decided that things are going a bit too smoothly. And I'm gonna mess it up! Cześć, witam was, moje fany, w kolejnym odcineczku na tym kanale, na kanale WTF, gdzie sprawdzamy, czy w ogóle to fajny kloc. I choć ostatnimi czasy, no cóż, właściwie tutaj playtime'y nam, mój kanał, zajęły, tak postanowiłem sobie zrobić przerwę, bo w tych playtime'ach, gdzie w pierwszej recenzji zestaw wypadł bardzo dobrze, w drugiej już słabiej, kurczę, przypomniałem sobie, że cały czas w tle w bardzo podobnej sytuacji dla mnie są klocki SL Toys. Jeden zestaw nie był taki zły, drugi natomiast okazał się już fatalny. Obydwie recenzje oczywiście znajdziecie tutaj. No i dla mnie cały czas sprawa SL Toys była taka nierozwiązana. I mówię, kurczę, muszę ją rozwiązać wcześniej, niżli tajemnice tegorocznych playtime'ów, moi drodzy, więc mamy jedną recenzję przerwy w playtime'ach. No i dziś zajmiemy się klockami SL Toys Miraculous, moi drodzy, czyli Miracle to po angielsku cud, więc jakieś cudne coś, wybaczcie mi, tego uniwersum tych dziwnych, nie wiem nawet co to jest, nie znam kompletnie, nie wiem co to jest, wiem natomiast, że instrukcja z boku nie wróży nigdy nic dobrego, gdyż nie mamy jej w środku na wersji papierowej, to zawsze w przyszłości gdzieś tam przeszkadza odbudować nam ten zestaw. Widzimy, mamy tu różne przedstawione zestawy, ale ja się boję, że jak to odkleimy, to nam odejdzie niestety, wiecie, z kawałkiem nawet nie odeszło, ale tego dolnego już, dolny jest akurat nasz, więc pół biedy, ale tego powiem też nie odkleimy, no natomiast ta mi się wydaje fajna, dziewczynka, w ogóle dziewczynki oczywiście ja bardziej lubię bardziej niż facetów, to powinniście wiedzieć, jednak otwórzmy sobie i zróbmy ostateczny test, jak to jest z tymi SL Toysami, czy one są fajne, czy nie są fajne, czy to się dziś rozstrzygnie, moi drodzy. Rozstrzyga się na pewno to, co powiedzieliśmy, że w środku nie znajdziecie instrukcji, czyli jeżeli chcecie kiedykolwiek w przyszłości odbudować ten zestaw, a macie tendencję do wrzucania kartoników, musicie sobie to wyciąć i w takiej beznadziejnej formie to zatrzymać. No ale cóż, moi drodzy, jak wiecie, to mnie frustruje mocno. Zresztą, co mnie frustruje, możecie wiedzieć ostatnio z mojego kanału bazowego, gdzie się wyraziłem 7 rzeczy, które denerwują mnie w Lego. Tak jest, tu nie jest Lego, ja to wiem. I moi drodzy, oczywiście chodzi mi po głowie, żeby zrobić filmik top 7 rzeczy, które denerwują mnie w podróbkach, ale wiecie co, tak usiadłem i mówię, kurde, ale w podróbkach same podróbki co do zasady denerwują. I nagramy troszkę inne top 7 niebawem, moi drodzy. Jednak zbudujmy sobie to i zobaczmy, jak to się sprawdza. Masakra, tego moi drodzy nie idzie. Dobra, wcisłem, ale ała, widzicie to na moich rękach? Aż odciski mam. Bardzo się również boję tu o te cieniutkie elementy. No i moi drodzy, decyzję trochę mamy, gdyż po pierwsze, czekajcie, jeszcze chwilę przetrzepę wszystko, ale nie ma takiej opcji. Po pierwsze, brakuje nam strategicznie ważnego klocka, jeżeli chodzi o całość konstrukcji. Jak widzicie, nie mamy tutaj w środku tego klocka. Jesteśmy od początku kłamani, gdyż nawet w ogóle to jest zaprezentowana inna płytka, niżli mamy tu. Oczywiście, wymiarowo to jest okej, nie? Ona się powinna to po prostu kończyć. No ale wiecie, gdybym jakiegoś cudu postanowił kupić tą konstrukcję dla tej płytki, no to byłbym zawiedziony, dostając większą, bo chciałem dokładnie taką. Brak mówię tego jednego klocka, dzięki któremu powinniśmy tutaj coś dziwnego zaszczepić. No, to jest słabe. Moi drodzy, ta rurka... No w ogóle to się widzicie, łatwo się odkleiło. Ta rurka jest w ogóle krzywa. Nie wiem, czy to będzie widać na tym wideo, ale ona jest lekko zgięta już co do zasady, w oryginale, także ja tutaj tego absolutnie nie zgiąłem. Całość konstrukcji jest oczywiście śmieszna. Zresztą jak to często bywa. To też dziwne, żeby się trzymało w momencie, gdy kurczę, ale w ogóle nie, to łatwo tylko lekko trypniemy, naprawdę zbyt łatwo odchodzi, a nie mówiąc o tym, że jak jest na jednym studzie, to już całkowicie. Podobność kryształów, o akurat kryształy są ok, kryształy można by było wykorzystać w Lego, spokojnie, przypuszczam, że gdybym je rzucił do legowych, to po kolorze może bym się poznał, ale nie po jakości, natomiast tu już sama jakość no, zdecydowanie słabsza niż Lego, to się łatwiej gdzieś wygina, ale ok, jeżeli miałby stać na półce, jeszcze by się jakoś broniło, jeżeli chodzi o ten element, to mówię, pseudokonstrukcję to my całkowicie pomijamy. Przejdźmy więc do samego figurka. Jak widzieliście, tu naprawdę no już miałem wgniecenia w palcach, żeby w ogóle to wrzucić. Chodzi ciężko i wypada. I wypada. I nie użyłem wcale jakoś za dużo siły. Oczywiście nie wypada też jakoś ten, ale czekajcie, o. Widzicie, zginam i za każdym zgięciem jakieś milimetry to nam wychodzi niestety.
więc za trzecim, czwartym zgięciem nam całkowicie wychodzi minus. Moi drodzy, niebieskie gadki, czekajcie, to jest błąd, czy nie, to akurat paproch był. Niebieskie gadki wyglądają w taki oto sposób, no jeszcze okej, ile lubicie jakieś takie niebieskie kalesony, no ale sam nadruk na buzi już nie jest, widzimy tu na brodzie jaki niedodruk wielki, psujący całość fajności, bo tak mogłoby być naprawdę ciekawie. Mógłby on jakiegoś fajniejszego szatana zagrać. No i drodzy, dobra, i właśnie, w ogóle na opakowaniu jest czerwony diament, a my tu otrzymujemy fioletowy, więc za wielkie zakłamanie, moi drodzy. No i cóż, drogie SL Toys, dzisiaj dla ciebie był odcinek, który miał zaważyć, w ogóle to mi niestety wejść za Chiny Ludowe, miał zaważyć, czy jesteś fajnym klockiem, czy nie jesteś fajnym klockiem, no i niestety dzisiejszy odcinek wypada dla ciebie na minus. No to mi jeszcze, nie chcę wejść, mój drodzy, nie chcę kompletnie mi to tutaj wejść, no naprawdę, i nie chodzi tu o siłę, po prostu tu jest coś źle zrobione, albo to jest za duże, albo to jest za małe, moi drodzy, a spróbujmy jeszcze z drugim diamentem, stąd akurat wyszedł ciężko, ale drugi diament, również to samo, moi drodzy, czyli główka jest zła, główka jest zepsuta, do główki nam to nie wejdzie, no właśnie, moi drodzy, rączki ok, tu się bałem o te cienkie elementy, ale jakoś to jest, jakoś to w środku tutaj się trzyma, tułów, on się ma nie kręcić, no i ten nadruk też jakiś taki ok, mówię na klacie, nie, ale na buzi niestety mówię, całość fajności jej ewentualnej psuje tutaj ten niedodruk zdecydowanie, a poza tym jest dobrze, więc kurczę, no jedne z kolejnych klocków, które jakby się bardziej postarały, mogłoby być dobrze. Niemniej, moi drodzy, no dziś mieliśmy sobie rozstrzygnąć, czy w ogóle klocki SL Toys są fajne, czy Miraculous, jakiekolwiek to jest uniwersum, jest spoko. Moi drodzy, no SL Toys niestety raczej na dzień dzisiejszy nie polecił. Mieliśmy z nim 3 próby, jedna była naprawdę fajna, pozostałe 2 raczej słabe, klocki naprawdę ledwo się, bardzo słabo się, to samo tu się ledwo trzymają, moi drodzy, czekajcie. Widzicie? Sam klocek odpada, spójrzcie, jest to przyczepione, to zresztą też, ale podczepałem tym, odpada nam klocek. No nie powinno tak być, moi drodzy, w klockach zabawkowych, tak, prawda, nie powinno tak być. Sprawdził jeszcze mu ostateczną wersję z berłem, no berło jakoś wchodzi, jakoś się trzyma, ale luźno. Nie, moi drodzy, niestety klocki SL Toys, jak dla mnie, nie zdają egzaminu, nie są dobrymi klockami, nie są klockami, które ja bym polecił. Oczywiście wszystko zależy od ceny, za 3 zł ok, ale jeżeli mówimy tu o cenie 5-6 zł za taką paczuszkę, zdecydowanie już bym powiedział, że nie. I odcinamy się tu od tego, mówię, całkowicie czerwonego szatana, od tej postaci, która trochę przypomina mi, wiecie, diabła z krowej kurczaka, z jej wszystkimi atutami. Chociaż może to właśnie jest jakaś rodzina tamtego diabła i tak to nie ratuje, moi drodzy, sytuacji tej figury. Niestety, SL Toys ostatecznie u mnie nie zdają egzaminu. Może jeszcze kiedyś do nich wrócę po czasie sprawdzić, jak co tam się stało, co się porobiło. Na dzień dzisiejszy nie polecam tych klocków, nie są zbyt fajne. Brakuje elementów, elementy są pozamieniane, elementy nie pasują. Wszystko, czego można nie chcieć od klocków, to praktycznie ma. Nadruki próbują się bronić, ale się nie bronią. Jakość raczej przeciętna. Klocki odpadają. Brakuje klocków i tyle. Ale to właściwie wszystko, co można wymienić. I wszystko niestety praktycznie jest na minus. Szkoda cię SL Toys. Chciałeś dobrze, nie wyszło. Wam dziękuję za kolejną wspólną recenzję na moim kanale. Oczywiście wkrótce wracamy do Playtime'ów, także nic się tutaj nie denerwujcie. Wkrótce wracają wasze ulubione Playtime'y. Wam dzisiaj jeszcze raz dziękuję i mówię bye!